Dobra. Ty, ale Q&A Verso bym kawałek obejrzał. Nie, kawałeczek. Dawno nie oglądaliśmy Versów. Nie, dzisiaj bez lęki, ale kawałek Versów. Co z moim zdrowiem? A co było? Co było? Miała wylew? Serio? Witajcie na moim kanale. Ja jestem. Ty, złota płyta to jest taka za muzykę? To? Czy co to jest? Czy to jest jakaś ozdoba z dupę z pepko? Weronika, w dzisiejszym odcinku odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania w ostatnich. Jak twoje zdrowie? Kiedy kolejna piosenka? Czy Maja ma drugie imię? Co planujesz na grudzień? Planujesz powiększyć rodziny? Czy Maja ma drugie imię? Czyli to jest pytanie, czy ją ochrzciła, tak? Bo inaczej się da mieć dwa imiona w Polsce? Nie wiem. W tym czasie zaczynamy. Jak zmieniło się swoje życie od momentu, jak zostałaś Tak? mamą? A, Zupełnie okej. moje To życie nie wywróciło wiedziałem. się do góry nogami, a to po prostu ze względu na to, że teraz mam małego człowieka, którym chcę się opiekować i z którym chcę spędzić jak najwięcej Można sobie kupić normalnie na Allegro? czasu. I wyobraźcie sobie, że ja należę też do osób, które chcą angażować się. W temacie warstwą dla ciebie sztuczne cyce, okej, czy nie? Bo dla mnie kiedyś całkowicie nie, a teraz jak nie są przesadzone, to może? Nie ma znaczenia chyba. Tak szczerze. To zależy, jak się ta osoba z tym czuje, według mnie najlepsza opcja. Jak się czuje git, no to ja się tylko przyłączam do tego, żeby się czuć git. I realizować się zawodowo, więc to nieustannie jest dla mnie takie wyzwanie, żeby to Ale to nie pogodzić i jest żeby jakaś być jak ważna rzecz najwięcej w dla mnie domu, po ale prostu. też móc się realizować i cały czas walczę. Żeby nie było, ty, bo taka Wersow i inne te influencerki, to nie bez przypadku się to nazywa influencer. Właśnie ciekawe, jakie duży wpływ na dziewczyny młode mają takie influencerki, że one sobie robią te operacje, nie? I te dziewczyny myślą, kurde, ty, trzeba mieć sztuczne cyce, bo inaczej się nic nie osiągnie w życiu. Oby tak nie myślały. Mam nadzieję, że tak nie myślą, bo to głupie. Właśnie z tym, żeby po prostu móc to dobrze wyważyć. Myślę, że na razie mi to wychodzi, chociaż Naprawdę, bywają Artur? momenty, że Czekam. jestem w pracy i chcę w tej pracy być, a i tak myślę o tym, co się dzieje w domu i o tym, co teraz robi Majusia z tatą, czy właśnie z babcią. Chyba tak to właśnie musi wyglądać i tak to będzie wyglądało, bo jak rozmawiam z różnymi kobietami, Mam tak z tobą, a co ja powiększałem? W sensie, czy coś? które są właśnie pracującymi mamami, to one nieustannie właśnie mówią, że to jest takie największe wyzwanie, żeby po prostu gdzieś tam w tej swojej głowie móc sobie włączyć takie myślenie, że okej, teraz. Mi się wydaje, że nie, bo jak kiedyś idolami byli muzycy, to raczej nikt nie chciał wierzyć, walczyć z demonami czy palić. Co? Nie rozumiem, Szykowski, co ty napisałeś. Młode dziewczynki proszą rodziców. Nie chodzi mi o dziewczynki, tylko jakieś powiedzmy 18 plus dziewczyny. A nie, nie chodziło mi o 13-latki. Ty myślisz, że przecież ona dziecko urodziła. Wiesz, ile teraz też starszych ludzi ogląda? Typu licząc 18 plus starszych. No bo już nie mówię o jakichś tam matkach, które pewnie też są. Poświęcam się pracy No i jak później ona nie ma 18 plus widzek? No w dupę. Opadł się. przychodzę do domu i już totalnie wyłączam się i jestem właśnie dla tego dziecka, dla swojego. Właśnie wydaje mi się, że Wersow ma więcej starszych widzów niż na przykład ekipa. Bo ekipa trafia we wszystkich. Wiesz o co chodzi? A Wersow właśnie ma takie swoje grono ludzi, i tu mogą być właśnie średnia wieku wyższa. Partnera, męża i tak dalej, i tak dalej. Co zajmujesz się Mariuszem, jakby nagrywacie? Jeżeli chodzi o nagrywki, to zazwyczaj sobie rozplanowujemy to tak, że jeżeli Karol nagrywa, to ja w tym czasie nie nagrywam. Myślisz, że jak Justin Bieber czy inny taki chłop opieprzyłby teraz fryzurę tak, żeby miał za kola, to tym małym dziewczynkom i innym nastolatkom by się podobali. Ale nie wiem, czy Justin Bieber jeszcze w ogóle jest chciany przez dziewczynki, tak jak kiedyś, jak on nagrywał te swoje pierwsze nuty. Teraz to już chyba jest taki bardziej zapomniany, albo go już, no, dorośli widzowie z nim. I teraz jakby są, no, w jego wieku, nie? Nie wiem nawet ile on ma lat teraz, 20 parę, nie?
na odwrót, ale jeżeli zdarzają się właśnie takie sytuacje, że oboje mamy jakieś nagrywki lub ważne rzeczy do załatwienia, to z pomocą przychodzą dziadkowie i chwała za dziadków, bo naprawdę oni super zajmują się Majusią i my też mamy z Karolem taki komfort psychiczny, że Majusia jest w dobrych rękach. Czy Bułka i Burza są zazdrosne o Majusia? Właśnie wręcz przeciwnie, Majusia jest teraz takim, wiecie, nowym członkiem rodziny i psy też to czują i najbardziej to widać po chmurce, ponieważ Chmurka za każdym razem się tak obchodzi jak z jajkiem z Majusią, a Burza, ona się nie krępuje, ona od razu musi się przywitać, polizać rączkę, tutaj sobie wskoczy, oczywiście nie narusza tej jakby przestrzeni Majusi, bo to nie jest takie, że wiecie, jej coś zrobi, bo Burza jest też bardzo malutka, ale zawsze musi się gdzieś tam przywitać. Oczywiście my z Karolem czuwamy nad tym, żeby wiecie, psy sobie też za dużo nie pozwalały, ale też nie chcemy ograniczać Majusi. Ciekawe, czy jej widzki chcą Bobasa tak jak ich idolka? Wątpię w to. Kontaktu z tymi pieskami, no bo jednak... Na pewno jakiś tam odsetek, ale to nie wpłynie przecież na jakąś ilość urodzeń w Polsce, na pewno znaczące. W ogóle pewnie. Ona będzie z nimi żyła, będzie się z nimi przyjaźniła i będzie się z nimi bawiła, więc od dziecka chcemy już ją do tego przyzwyczajać. Czy planujecie trzeciego psa w najbliższym czasie? Oj, na razie na pewno nie. Na razie Majusia absorbuje większość naszego czasu i powiem wam, że dwa pieski w domu to jest dla nas zupełnie wystarczająco. Może kiedyś, nie mówię nie, aczkolwiek na ten moment, no, nie planujemy. Czy szybko odnalazłaś się w roli rodzica? Jeżeli chodzi o bycie rodzicem, to było zawsze takie moje największe marzenie. Zresztą kto mnie zna i kto mnie śledzi dłuższego czasu, ten wie, że ja naprawdę zawsze powtarzałam, że chciałabym mieć dzieci, więc ja też byłam na posiadanie tego dziecka przygotowana, nastawiona i... Ty, Warcow już schudła bardzo, nie? Kojarzę, oglądałem ją z parę miesięcy temu, to inaczej wyglądało. To szybko do formy wróciła, nie? Narzucałam sobie takie myśli, że będę po prostu miała mniej czasu dla siebie i też tak mam, bo naprawdę w ostatnim czasie bardzo mało sypiam. Staram się pogodzić, wiecie, bycie mamą, bycie pracującą mamą i po prostu też posiadanie czasu dla siebie, co nie jest oczywiście łatwe, ale szczerze przyznam, że jak Majusia była malutka, no to po oczywiście mniej czasu mówię, potrzebowała, mnie absorbowała też mojego czasu, no bo ją nakarmiłam, zaraz ona poszła spać i co 3 godzinki sobie spała. A teraz już zdecydowanie mniej śpi, zdecydowanie więcej kolaps czasu potrzebuje i więcej oczywiście tej mamy potrzebuje, żebyśmy ją też uczyli nowych rzeczy i spędzali z nią jak najwięcej czasu, ponieważ już tego snu ona potrzebuje coraz mniej. Planujecie powiększenie rodziny? Zawsze zakładaliśmy z Karolem, że chcielibyśmy mieć dużą rodzinę, że chcielibyśmy mieć kilkoro dzieci. Na razie jeszcze nie planujemy kolejnego dziecka, ale gdzieś tam w przyszłości na pewno chcielibyśmy się starać o kolejne, ale to już czas pokaże. Gdzie kupujesz ubrania dla Maji? Jeżeli chodzi o ubranka dla Majusi, to słuchajcie, ja naprawdę staram się na różnych stronkach sprawdzać i te składy. Te ubrania dla dzieci wydaje mi się największy skam na świecie. Wiecie, ty, że to dziecko rośnie w takim tempie, że kupisz coś, 2 tygodnie i już jest to gówno śmieci. Najlepiej ci mówię, worek po pirach na dziecko i na 2 lata na łeb, bo to jest sensu, nie ma inaczej. Jakie mi się podobają kroje, ale tak naprawdę, kupowałam Majusi mnóstwo tych ubranek, a większość ona chodziła w bodziakach. Trzeba patrzeć obiektywnie, tak? Najbardziej efektywnie finansowo, no bo w dupę. I tak jest dużo pewnie wydatków, jak się ma dziecko, a tu jeszcze ubrania. Mniejsze, nie było czasu na stroje się, ani nie było też tak za wiele okazji. Dlatego cię rodzice na Golasa do szkoły puszczali, za moich czasów nie było szkół, nie? Tam nic nie było. Na to, żeby ją gdzieś tam wystroić i naprawdę stawiam u Majusi na wygodę, na to, żeby jej było ciepło już teraz zimą, więc jej kupiłam różne jakieś kurteczki, jakieś polarki i tak dalej, rajstopki, ale zauważyłam, że najczęściej chyba rzeczy kupuję jej po prostu w haje. Planujesz jakiś wyjazd niedługo? Jeżeli chodzi o wyjazdy, to jak wiecie, ostatnio u mnie było intensywnie, aczkolwiek planujemy teraz taki wyjazd z moją rodziną, żeby zabrać też Majusię, Karola, żeby to był taki typowy rodzinny wyjazd, a kiedy on będzie, tego jeszcze nie wiem, więc nie będę... Czyniowe pokolenie, że są bogaci, to jeszcze chcą kaszujady by 500 plus pobierać. Ale ona tak kiedyś powiedziała, tutaj określać, aczkolwiek chciałabym taki wyjazd zrealizować w najbliższym czasie, bo też czuję, że ja go potrzebuję, że moja rodzinka też fajnie może się na takim wyjeździe zintegrować. Właśnie 2 lata temu zabrałam wszystkich na taką wycieczkę i było naprawdę bardzo fajnie, więc czuję, że w tym roku też będziemy mogli to fajnie poczuć. Co planujesz na grudzień? Będą listy jak co roku? Jeżeli chodzi o grudzień, no to oczywiście nie mogłoby zabraknąć filmów o tematyce świątecznej, takie też będą przejawiać się na moim kanale. Czy będą vlogmasy? Będą, ale nie będą one codziennie. Postanowiłam, ty, robić vlogmasy w grudniu, daily live'y, normalnie vlog stream? Nie, vlog, nie, czyli stream masy, o dupę. Za ciężkie słownictwo.
warto bywać, nie chcę robić filmów po prostu na siłę, a nie chcę też rezygnować z tego czasu, który mam razem z Majusią i chcę to po prostu fajnie pogodzić, więc stwierdziłam, że teraz wolę pozostać. W wieku 18 urodzin dostajesz pierwsze ubrania, no i git. Przy mojej regularności, systematyczności i zrzucać 2 odcinki tygodniowo, a po prostu spędzać też dużo czasu z moją rodzinką, z tak, Majusią przede wszystkim, bo ona tego czasu też potrzebuje. Nie no, posiadanie, ty mówisz, to tak wódź posiadanie dziecka? Chyba tak, no bo jak inaczej powiedzieć, to się wydaje mega skomplikowana rzecz, widzowie. W ogóle nie oddaję, tak mi się wydaje. Za ciężkie to jest. Lepiej se chillować bombę grając w gierki i w ogóle o tym nie myśleć, nie? Daje ci motywacja. Jeżeli chodzi o codzienną dawkę motywacji, ja już tak jakoś mam. Wiesz, ja już jestem taki stary, to możesz o mnie o takie rzeczy pytać. Wiadomo, jak jest jakiś widz, co mógłby być moim synem, to nawet nie wie, o co mi chodzi. To ja do ciebie nie mówię teraz, widzę. Ja mówię do innych staruchów na tym live'ie. Do innych starców z live'a. Sesafter dał na Goliborde 5 zł. Dziadek, weź powersow ten materiał o mamonie. Sprawdziłem go i nie ma wyzywania, tylko szoty i głupkowate teorie i porównania. O, może zerknę. Po prostu chcę i zazwyczaj motywuje mnie słońce za oknem, ale jakby teraz nie oszukujmy tak, się, już teraz nie ma ładnej pogody, a dalej jestem taka, wiecie, zmobilizowana. Ale chyba najbardziej motywuje mnie to, że później mogę... Co nie dla każdego, duże lobbyku. ...sobie usiąść i sobie zdać sprawę, że zrobiłam fajne rzeczy. Nie siedziałam tylko w domu, na kanapie, tylko faktycznie wyszłam z tej swojej strefy komfortu, zresztą ja to bardzo lubię. Będzie rodzicem nie dla każdego? Właśnie się zastanawiam, bo niby jest coś takiego, że... No naturalnie się coś takiego pojawia w czasie życia, że chcesz to dziecko mieć, że jakoś to tak, wiesz, że natura pcha cię do rozmnażania się, bo inaczej gdyby nie było czegoś takiego tam gdzieś zakorzenionego w mózgu, to by ludzie wyginęli, nie? I naturalnie cię to tak się pojawia, taka potrzeba. Więc jak to wygląda, że nie dla każdego jest bycie rodzicem? Nie ma chyba wymagań odgórnych. Ale chyba to jest najtrudniejsze w tym wszystkim, że nie ma takich wymagań, że odhaczasz sobie parę rzeczy i mówisz, dobra, teraz jest czas na to, tylko no, RNG tu jest potrzebne. No to jest spory pana sprawa, no nieprosta. I próbować nowych rzeczy doświadczać, więc to chyba mnie najbardziej mobilizuje, tak? Co dzięki Bogu jest skarpeta. I że pod koniec roku, jak sobie ale co ty piszesz? Cały ten rok, to będę mogła powiedzieć. Co byś powiedział o matkach, co znęcają się nad bobasami, ale no nie mówię o patologii, no. Bo patologię to zawsze można dać jako przykład w każdej rozmowie, nie? Wykluczamy to w ogóle z rozmowy, bo zawsze w każdym temacie jest jakiś odsetek patologii. Zrobiłam to i to było super. Każdy chce zbudować drzewo, posadzić dziecko i spłodzić dom? No, dokładnie. No to bez dwóch zdań oczywiście, że ten, z tego względu, że w tym roku pojawiła się na świecie Majusia i nie wiem, czy kiedykolwiek inny rok będzie mógł być lepszy, chyba dopiero jak się pojawią kolejne dziecko i tak dalej. Chciałabym, żeby kolejny rok był tylko i wyłącznie lepszy, już wtedy Majusia będzie chodziła, już będzie mówiła. Ja już teraz się cieszę właśnie, jak ona już tak pojedyncze jakieś słówka sobie tam mówi, no oczywiście to jeszcze nie są takie, wiecie, słowa w języku polskim, tylko jakieś takie gugu, gaga, takie pierwsze słowa dzieci, ale naprawdę to jest niesamowite, jak można widzieć, jak ona się rozwija, rośnie. Mega. Ile czasu spędzasz na robieniu makijażu? Teraz, szczerze mówiąc, nie mam za dużo czasu, więc już sobie wymasterowałam do perfekcji malowanie szybko i w ogóle gdziekolwiek jestem. Pomyśl sobie, co było, gdyby Kinga nie zrodziła Friza? A teraz byśmy jej vloga oglądali na temat córki. Ostatnio najczęściej maluję się jakieś 10-15 minut. Ja też przez to, że doczekam sobie szansy regularnie, po prostu tak na stałe, to też mi trochę tego czasu odejmuje z tej mojej rutyny makijażowej, więc to też sprawia, że mogę się troszeczkę szybciej pomalować. Więc czas, w którym się maluję tak, że na przykład nie wiem, gdzieś wyjść z domu... Wtedy by mieli ładniejsze dziecko? Jak to? Lepiej by się skrzyżowały geny? Maciak 131 dał na Goliborde 5 zł. Możesz sobie zrobić 5 dzieciaków i nauczyć ich grać w ligę i masz swoją drużynę S i wysłać ich na turnieje. W sumie może Fristo planuje właśnie, że nową ekipę założy, taką ekipa junior. Nagrywki i tak dalej. To jest takie 10-15 minut, gdzie mogę już wykonać full make-up i jestem z niego zadowolona. Zresztą ostatnio, jak jeździłam cały czas na wyjazdach, to i malowałam się w samolocie, i malowałam się w aucie, i malowałam się gdzieś tam w taksówce, więc już o, ten makijaż to chyba faktycznie mam gdzieś tam opanowany. Gdyby nie rodzina, to gdzie chciałabyś zamieszkać na świecie? Najlepiej by było w ogóle spakować moją rodzinkę i gdzieś tam z nią wyjechać, żeby móc mieszkać za granicą. Idealny taki dla mnie scenariusz to, żeby mieszkać pół roku w Polsce, jak jest ciepło, okay, i jest to fajnie. Tak klasyczna odpowiedź mi się wydaje.
a pół roku za granicą, na przykład, nie wiem, w jakiejś Hiszpanii albo w Los Angeles. Tak w ogóle teraz, jak dziewczynka jest szczupła albo chociaż nie ulana, to nie może być brzydka, tylko może być po prostu biedna. Bo jak masz siano. To by było super, ale na razie nie planuję, że faktycznie nie wdrażam już tego pomysłu, żeby się już przeprowadzać, ale kiedyś chciałabym. Czy moja ma drugie imię? Ja i mój brat mamy imiona po naszych rodzicach i tak samo chciałam zrobić w przypadku moich dzieci, bo mi się to bardzo spodobało, więc Mariusia ma imię po mnie i jej drugie imię to Weronika. Jak się czułaś tworząc muzykę? Bycie w studiu i nagrywanie to jest taka zajawa, szczerze naprawdę uwielbiałam być w studiu i uwielbiałam też cały skład hotelu Torino, ponieważ to są wspaniali ludzie, którzy mi pomogli przy realizacji tej płyty, która za niedługo się ukaże i koniecznie śledźcie moje social media, bo to już niedługo. Jeżeli chodzi o w ogóle nagrywanie w studiu, to było nowe doświadczenie. Które zwierzę jest najbardziej... Co to za pytanie? Ty nie pomyśliłeś streama z Random Bruce'em? Doświadczenie, które totalnie mi się spodobało, ponieważ wcześniej przy nagrywaniu piosenek przy płycie ekipy, my wpadaliśmy do tego studia, wypadaliśmy i każdy miał po prostu jakąś tam swoją zwrotkę i jakoś tak tego wtedy nie czułam. Wtedy to po prostu było tak, że to... Jesteś sławny, jesteś bogaty, równa się rób muzykę bez jakichkolwiek umiejętności. Pieprzyć tych śmieci, ale czemu? Jest popyt i jest podaż, klasyczna ekonomia. Ronan pisał te wszystkie piosenki, mieliśmy narzucone z góry, jak to ma wyglądać. Wiadomo, że przy piosence Sen trochę tam daliśmy więcej od siebie, modyfikowaliśmy sobie to i tak dalej, ale jednak wtedy to było takie bardziej narzucone niż przy okazji mojej płyty, ponieważ teraz to ja byłam tą osobą decydującą, gdzie to już była moja płyta, nie z całą grupą. Jakby ja musiałam od siebie wymagać jak najwięcej, ponieważ ja jestem też osobą bardzo krytyczną w stosunku do siebie. Przez to, jak byłam w studiu, to za każdym razem, jak mi coś wychodziło, to ja mówiłam, nie, nie mówcie mi tak, mi, że mi nie wychodzi, bo wtedy ja po prostu... Czemu my to oglądamy? Bo jestem jej fanem. Niechęca, tylko też. Będę chciała jeszcze tylko lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Tak po prostu mam takie mam działanie. Więc jak oni mówili fajnie, mówiłam nie, źle. I się śmialiśmy z tego strasznie, ale faktycznie uwielbiałam być w studiu, uwielbiałam nagrywać i aż mi jest trochę przykro, że już dokończyłam całą płytę, ponieważ jakby będę mieć teraz dłuższą przerwę od studia, ale jeszcze pojawią się jakieś zgniłek. Kolejne piosenki. Mam nadzieję w przyszłym roku nowe, przez co do studia jeszcze będę mogła zawitać. Kiedy kolejna piosenka? Kolejna piosenka pojawi się w grudniu, ponieważ ostatnio piosenka pojawiła się w październiku, więc teraz w grudniu będzie kolejna. Już się nie mogę doczekać, bo ja osobiście uważam, że to jest jedna z tych piosenek, która jest najlepsza z mojej płyty. Ja zresztą najchętniej do niej wracam i uważam, że Faj, też wam to się spodoba. Już nagrała. Nie mogę doczekać, bo od wszystkich osób, które już ją słyszały, cały czas słyszę, że to jest naprawdę mega hicior, więc już się nie mogę doczekać, aż się będę mogła z wami nią podzielić. Ile będzie piosenek na płycie? Na płycie będzie 13 piosenek. Zaskoczę. Czy jesteś szczęśliwa? Na ten moment bardzo. Czuję, że realizuje się też jako mama. Mimo tego, że gdzieś tam... Co miała odpowiedzieć, że nie jest? Ty, mogłaby odpowiedzieć, że nie jest? Tak się zastanawiam. To byłoby abstrakcyjne w ogóle. Nikt by nie uwierzył. Ona musi powiedzieć. To są takie wymagania odgórne, że musi powiedzieć, że jest szczęśliwa, nie? Dla siebie, czy tam mniej sypiam, to i tak jaka to jest coś planowana? Takiego, czego dokładnie nie da się. I to jest coś, co zawsze rodzice powtarzają, czyli chodzą niewyspa. Jakbyś miał mieszkać w innym kraju, to do jakiegoś biednego bym się przeniósł, bo jak do jakiegoś USA albo Niemiec, to bym był zwykłym NPC-tem, albo nawet gorzej, a do jakiejś Bułgarii to bym chodził jak król. A to widzę, zdalnie pracujesz, bo inaczej możliwości chyba nie widzę, ale to Tajlandia się wydaje fajna, jak się zdalnie robi, bo jest dość tania, a tego. A jak to się mówi, standard jest dość wysoki jak na koszty w Tajlandii, no spoko się wydaje. Pani, ale zawsze szczęśliwi, wystarczy, że to dziecko się do ciebie uśmiechnie, a... Nie pracujesz? Aha. To chcesz do biednego kraju się przejść, żebyś chodził jak król? To przecież byś tam pracował wtedy. To byś ty chodził jak biedak pieprzony dalej. Co ty gadasz? Razu ci się poprawia humor i faktycznie tak jest, więc ja mogę... Widzu, co ty pieprzysz, to ja ci daję biznesplan. Robisz coś, żeby robić zdalnie i się przeprowadzasz wtedy do biednego kraju. Bo inaczej jak zrobisz to, jak napisałeś, to się nic nie zmieni. No w dupę, naucz się. Powiedz, że jestem szczęśliwa. Aha, ty mówisz, jakbyś był Frizem, ale Friz w każdym kraju świata pewnie mógłby chodzić jak król pewnie z tymi pieniędzmi.
Zdrowia. To moje szczęście też jest za pośrednictwem tego, że Tak, już teraz z moim Rukaszu, tak zdrowiem jest powinna lepiej, bo powiedzieć. powiem wam szczerze, że w ostatnim czasie miałam trochę gorszy czas związany właśnie z moim zdrowiem, ponieważ miałam jakieś plany, które chciałam Co? zrealizować, Co a jej okazało było? się, że jednak to moje zdrowie nie zatrzymało i trafiłam do szpitala. Nie będę się nad tym jakoś wielce rozwodzić, bo też nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale przez to, że gdzieś tam dodałam moje zdjęcie ze szpitala, Nie, to... no ja tak se wyślę, nie? Bo ja bym mógł streamować nawet z Paragwaju, nie? Ale tak se myślę, że to bez sensu. Bo przeprowadzać się do jakiegoś kraju siódmego świata to ma sens IRL, widzowie? Poddaje takie życie? No bo niby się tam przeprowadzić, koszty życia spadają pewnie o 70%, ale z drugiej strony, no to nie wiem, czy tam byłoby tak fajnie żyć. To się jednak lipa się wydaje, no. Też na swój kanał nadawczy, to gdzieś tam chciałam... Izrael? Nie, no już nie aż tak, no. To też w sumie wyjaśnić tak, szerzej, Dziurel. Mi się to zdjęcie gdzieś tam poleciało dalej, to okazało się, że po prostu totalnie zmogło mnie z nóg. Miałam W gorączkę sumie 39 stopni, boleści brzucha. Niebezpiecznie w takich krajach? No, Ameryka Południowa ogólnie jest taka, wydaje mi się... Czy, no nie wiadomo, czy tam wrócisz, czy nie. Ale to może się tak tylko wydawać. Może jednak jest tam git, nie? Jak wiesz, gdzie nie chodzić. Pleców i tak dalej, i tak dalej. Byłam u fizjoterapeuty, okazało się, że mi to nie pomogło. Kilka dni zaczekałam, pojechałam finalnie na SOR, bo już nie mogłam wytrzymać z bólu. No i okazało się, że miałam sobie chore szykowski. Nerki i musiałam Ty, sobie jak to wszystko uregulować. Jak wyleczyć, chore i tak dalej, nerki? i tak dalej. Zatrzymało mnie to na... Od czego się chore nerki robią? Tydzień w domu i tak naprawdę siedziałam w domu z rodzinką. Moja mama też z moją siostrą do mnie przyjechały, za co bardzo im dziękuję i spędzały ze mną... Odchlania? To wątroba przecież. Ten czas ja mogłam już na spokojnie dojść do siebie i teraz tylko i Od wyłącznie energetyków? No ale chociaż kondycję poprawiają. I już jest wszystko dobrze, bo naprawdę już nie będę was zamartwiać, jest wszystko okej, w porządku i ja naprawdę czuję się już super, ale gdzieś tam ten tydzień był trochę stresujący i gdzieś tam wymagało ode mnie tego, że po prostu musiałam leżeć i nic nie robić. Od jedzenia kamienia z czajnika? Zajmowałam się tylko mają, spędzałam czas z rodzinką i ten czas naprawdę okazuje się, że był bardzo... W sumie rekstracja. Czy udało ci się wrócić do formy sprzed ciąży? Zaraz po porodzie, myślałam, że to będzie nierealne. Pokazuj brzuch, już. Moje ciało wyglądało zupełnie inaczej niż, wiecie, sprzed Pokazuj. Tej ciąży. Nie uwierzę. I trochę się na początku nawet przeraziłam, bo jednak gdzieś tam to moje ciało wyglądało inaczej, ale z czasem wracało ono do normy. I teraz mogę powiedzieć, że faktycznie wróciłam do mojej formy sprzed ciąży. Oczywiście jeszcze Jej, muszę wrócić masa, na nie, ale słyszałam. Treningi, bo wcześniej ćwiczyłam, byłam bardzo aktywna. Teraz ma lepszy brzuch. Nigdy nie miała lepszego brzucha. Aktywna sportowo, a teraz faktycznie gdzieś tam przez nadmiar tych obowiązków sobie trochę to gdzieś tam zaniedbałam, ale jak już wrócę do tych treningów, to już będę mogła powiedzieć, tak, że już do tej formy w pełni wróciłam. Bo jeżeli chodzi o kilogramy, to tak, a jeżeli chodzi o takie moje ciało, elastyczność, to czuję, że jest w porządku i jestem z niego zadowolona i naprawdę gdzieś tam dobrze się czuję w moim ciele, ale zawsze uważam, że może być trochę lepiej, więc jeżeli trochę poćwiczę, to już będę w 100% z niego usatysfakcjonowana. Dajcie znać w ogóle, jeżeli chcielibyście taki film, żebym nagrała, jak w ogóle wyglądała moja dieta, jak w ogóle wracałam do tej mojej Dobra, sylwetki. Nagrywaj, no, obejrzę. To nie było łatwe i faktycznie gdzieś tam to moje ciało bardzo w tej ciąży się zmieniło. Jak masz relacja z Karolem, odkąd jesteś rodzicami? Zastanawiałam się, jak to będzie. Pytanie, ile obroża naszej Warsaw kosztuje? Ocenisz okiem? A to prawdziwe złoto, myślisz, jest? To nie jest z Pepko? Jak to jest złoto? To dość gruby ten łańcuch, nie? Ja pierdzielę, to może trochę kosztować. Jeżeli... A to nie jest złoto, bez przesady. Chociaż w sumie czemu ona by miała się w złoto nie ubrać, tak szczerze, przy ją stać? Jak masz relację z Karolem, odkąd jesteście rodzicami? Zastanawiałam się, jak to będzie, jeszcze jak byłam w ciąży i wiecie, były nerwy, hormony i tak dalej, a uważam, że jest tylko i wyłącznie lepiej. Chyba i tak, fajnie, Speedy. Że się spełniamy jako rodzice. To jest coś, o czym zawsze marzyliśmy i cieszę się, że tworzymy sobie taką rodzinkę i że przy Połuka tym właśnie też zaniedbujemy złota, siebie, no. Bo to też jest bardzo ważne i coś, co zawsze sobie powtarzaliśmy, że chcemy mieć też ten czas. Złoty, nie ma złota komnata. Gdzieś tam spędzić czas tylko we dwoje, więc cieszę się, że z pomocą przychodzą też dziadkowie, którzy mogą zająć się Majusią, żebyśmy też mogli spędzić czas
razem. Co lubisz sobie najbardziej? To strasznie ciężkie pytanie, nie lubię odpowiadać na pytania ogólnie zahaczające o to, co ja w sobie lubię. Oczywiście ostatnio byłam na takim fajnym panelu Power Talk, który właśnie opowiadał o Power siłę kobiet. Tam było mnóstwo takich inspirujących kobiet i zdałam sobie sprawę z tego też, że ja też właśnie mogę stanowić dla kogoś inspirację i że warto też docenić od czasu do czasu siebie i też powiedzieć, że coś nam wyszło albo coś w sobie bardzo lubimy. Więc ja, jeżeli miałabym podsumować, to ja lubię w sobie to, że jestem pracowita i że po prostu też lubię pomagać innym, ale też przy tym jakby nie poddaję się zbyt szybko. Jak radzisz sobie ze stresującymi sytuacjami? Może się nie wydawać, ale ja jestem osobą, która bardzo się stresuje i chyba najbardziej stresującą taką sytuacją w ostatnim czasie, jaką sobie tak wspominam, no to faktycznie są wystąpienia publiczne i występ Kuby Wojewódzkiego, który właśnie kojarzy mi się i wspominam go z dużym stresem. Oczywiście byłam wtedy w ciąży, więc tak wiecie, jeszcze sobie tak spokajałam i tak dalej, żeby się nie denerwować, ale mimo wszystko i tak się stresowałam i teraz nawet jak miałam ostatnio wystąpienie w radiu, to ten stres wrócił na nowo, bo ja mam takie właśnie fazy, że jak już coś robię któryś raz z rzędu, to już ten stres jest oczywiście mniejszy, no wiadomo, jeżeli coś robimy po raz pierwszy, to ten stres zazwyczaj potęguje i nam towarzyszy. U mnie jest tak, że ten stres nieustannie jest, ale czasem większy, czasem mniejszy. I to chyba fazy jest tak, że po prostu cały czas zależy, bo gdzieś tam mówi się, ja podczas stresu cisnę pompę ze wszystkiego, dlatego mnie w wojsku lubili. W sumie ty też często tak mam. No, podobnie mamy chyba. Jeżeli nam zależy, to faktycznie gdzieś tam też tym stresujemy, czy nam wyjdzie, jak to nam pójdzie i tak dalej, i tak dalej. Czemu nie grasz w turnieju Fortnite? Wiesz co? Bo nie jestem gejem. Czekaj, poczekaj, poczekaj, poniosło mnie. Mam tak, że ten stres jest zazwyczaj w tych pierwszych 5 minutach, a później już mija. Ja się śmieję, że ja zanim rozpocznę... Nie. Przepraszam wszystkich, co grają w Fortnite'a, naprawdę, wybaczcie mi. Ja to powinnam porozmawiać z kimś 5 minut i dopiero później włączyć kamerę, bo później już mi idzie, a na początku jest tak właśnie stresująco i tak mówię po prostu, co mi ślinę na język przyniesie, ale jeżeli chodzi o stres, to bardzo dobrze mam wizualizowanie sobie tego, jak będę się czuła po danej sytuacji. Czyli na przykład, jeżeli byłam ostatnio w radiu i to było gdzieś tam dla mnie stresujące, to wizualizowałam sobie już tą sytuację, jak ja już z tego radia wychodzę, już jestem szczęśliwa, że mi wszystko właśnie dobrze poszło. Przyciągamy też sobie wtedy tę sytuację i jest mi po prostu lżej, jeżeli myślę sobie właśnie o nich pozytywnie. Ty jesteś szykowski kapralem w wojsku, a to wisokie staty? Czy macierzyństwo wpłynęło na twój proces twórczy? Jakie zmiany zauważyłaś sobie w tym roku? Wydaje mi się, że bardzo wpłynęło na mój proces twórczy. Czuję... Ty, w sumie ciekawe, jak, bo wydaje mi się, że jak dziecko się rodzi, w sumie wiesz, nie wiem jak to jest, ale strzelam, że to się wszystko zmienia w głowie. Ty, to jest chyba najgorsza rzecz. Że ty się stajesz chyba innym człowiekiem wtedy, nie? Się zastanawiam, bo na pewno to zmienia psychę. Psycha ci tak siada, że się nagle stajesz w ogóle innym człowiekiem. Dziecko się rodzi, z tyłu nadchodzi, no to trzeba właśnie, no, bronić, nie? Bronić trzeba. Wiem, że trochę mogę nie tyle wolniej działać, ale jakby, że zawsze mam z tyłu głowy to, że jeszcze mam coś innego tylko do zrobienia. Tak działa? Czyli mam nagrywki do teledysku, cały dzień na planie zdjęciowego kręcimy klip i wiecie, ja później wracam i jest moja warta, ponieważ Karol się zajmował przez dzień, więc ja się zajmuję wieczorem. I jest później moja warta, że ja wstaję do Majusi i tak dalej, i tak dalej. Na drugi dzień, jeżeli mam coś do zrobienia, to jakby wiecie, mam tego snu trochę mniej. Ale jeżeli chodzi o moją kreatywność, to wydaje mi się, że nadal gdzieś tam ta kreatywność we mnie jest i ja lubię robić nowe rzeczy, więc ta macierzyństwo, jeżeli chodzi o kreatywność, to tego nie zmieniło, a jeżeli chodzi o to... Ty, plus bycia chłopem jest taki, że nawet jak będziesz miał 7 dych i jeszcze nie będziesz miał dziecka, uznasz, ty zrobiłbym se, to nadal możesz. Także nigdy nie jest za późno dla chłopa, to jest chyba plus, nie? Zawsze się zdążysz spełnić. Co we mnie zmieniło macierzyństwo? To wydaje mi się, że jestem bardziej konkretna. Jakby nie ma miejsca na to, żeby... No chodzi o to, w dupę widzę, bo ty chyba nie jesteś na tyle rozgarnięty, że kobieta po pewnym wieku już te szansa na dziecko tak maleje, że jest to już prawie niemożliwe. Rozumiesz? A u chłopa zawsze jest możliwe. Nawet jak ma 100 lat, to może sobie zrobić dziecko z jakąś panią. Rozumiesz? Tak to wygląda. Niedawno chyba, czekaj, Robert De Niro? Nie jestem pewny, albo Al Pacino, jeden z tych legend takich, no dziecko mu się urodziło, on ma z 80 lat. Żeby być niezdecydowanym, bo mam zdecydowanie mniej czasu, przez co muszę być konkretna, zdecydowana i wiedzieć czego chcę, po prostu żeby ludzie ze mną nie zwariowali. I żeby też wiedzieli co mają robić, czego oczekuję, szczególnie... A jak mu nie stanie?
No to problem. Wydaje mi się, że chodzi w tym o po prostu pracę z ludźmi i ludźmi, z którymi się otaczam. I po prostu wydaje mi się, że to zmieniłam w sobie, że jestem po prostu bardziej konkretna. Może też jestem bardziej dla siebie łaskawa, bo zazwyczaj byłam dla siebie bardziej wymagająca, a teraz przez to, że... Zależy od chłopa, niektórym jaja padają z wiekiem, a to nawet nie z wiekiem w sumie, bo to nawet w młodym wieku może być bezpłodnym, ale i tak jest coś takiego, że chłop może mieć to dziecko, jest większa szansa, na przykład w wieku 80 lat niż kobieta, bo kobieta ma tak, że tam około 40 już te szanse bardzo maleją, nie? Że już jest Lipton, jakby się chciało. że jestem gdzieś tam mamą, to czuję, że jest miejsce na błędy. Wydaje mi się, że właśnie to jest to piękno bycia mamą, czyli że nie zawsze... Widzisz, ja już jestem, widzę, taki stary w dupę, jestem takim staruchem, że ja takie rzeczy wiem. I ty teraz pewnie to pierwszy raz w życiu słyszysz, ale za 25 lat, jak będziesz w moim wieku, to ty będziesz już to wiedział i też to komuś powiesz. I koło życia się toczy. Musimy idealnie wyglądać, nie zawsze musimy być idealnie przygotowane i tak dalej, ale właśnie zawsze wiemy, czego chcemy i zawsze chcemy najlepiej dla naszych dzieci i dla ludzi, którymi się otaczamy. Która piosenka z płyty sprawia, że czujesz się z nią najbardziej związana emocjonalnie? Wystarczy niewykryte zapalenie jądra i ci może to rozpieprzyć, nie możesz mieć dzieci? Co? Co to jest? No to widzę, ty jesteś bardziej w temacie niż ja. Ja jeszcze tak nie zaszedłem daleko, to jednak są starsze osoby na tym czacie niż ja. Zdecydowanie są takie dwie piosenki, które gdzieś tam królują względem tej Ja dopiero emocjonalności. dążę do Jedna to, tego. Jeden moment to oczywiście, to była gdzieś tam piosenka dedykowana mojemu dziecku, ale jest jeszcze jedna taka piosenka, której Ty jeszcze masz nie 19 lat? Aha, to luj. słyszeliście No i ja mam która na 16, tak to. pewno sprawia, że się rozczulam i przy której po prostu się często wzruszam i płaczę. Sami Słabo dla dziecka, jak zamiast taty masz takiego 80-letniego dziadka, co się najwyżej opowie ci historyjkę z Wietnamu, jak uciekał. Nie wiem w sumie, no jak masz starego, który jest Al Pacino, to w sumie nie ma znaczenia, bo i tak ci zostawi tyle siana, że sobie poradzisz. To gorzej, jak nie masz starego, który jest Al Pacino, ma 80 lat, a ty się dopiero rodzisz. Zobaczycie, nie będę wam zdradzać za dużo. Czekajcie na płytę, ponieważ już niedługo będę mogła wam przekazać wiadomość, kiedy ona wyjdzie, kiedy będziecie mogli ją Dobra, zakupić. Cieszę ty, się bardzo. zamiast oglądać werców, to pieprzymy o robieniu dzieci, widzowie. Czyli już nie jest dobrze, już ta średnia wieku na tym live zbliża się do setki powoli. Trzeba uciekać, trzeba zacząć Lenkę oglądać, zaniżyć średnią wieku i zacząć reklamować gry mobilne, bo biznes plan mi się nie spina, widzowie. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!